Fundacja Rozwoju Kreatywności przede wszystkim prowadzi program edukacyjny międzynarodowy, który się nazywa Destination Imagination. Jest to program amerykański, który przez 16 lat był obecny w Polsce. Czas COVID-u zawiesił jego działanie, a my postanowiliśmy tak, żeby na nowo nauczyciele i uczniowie mogli z niego korzystać. Program Destination Imagination ma przede wszystkim za zadanie zachęcić dzieci, nauczycieli również, którzy biorą w tym czynny udział jako trenerzy kreatywności, aby pracując w zespołach kilkuosobowych, między 4 a 7 osób, rozwiązywali nietypowe zadania, wyzwania. To są bardzo różne wyzwania: naukowe, techniczne, konstrukcyjne, improwizacyjne, artystyczne i społeczne. Zespół wybiera sobie wyzwanie, opracowuje rozwiązanie dzięki konkretnym wymaganiom, które są w wyzwaniu zawarte. I kiedy to rozwiązanie jest gotowe, spotykamy się wszyscy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności. To jest wielka, wielka kulminacja tego programu, wielka radość, wielkie wydarzenie, które gromadzi kilkaset, kilka tysięcy dzieci. W Stanach Zjednoczonych finały globalne to jest 20 tysięcy uczestników z całego świata, z ponad 30 krajów. Wszyscy pokazują swoje wyzwania na scenie przed ekspertami, przed publicznością i mierzą się z tym, jak sobie poradzili, na ile kreatywnie, a na ile też spełniając konkretne wymagania. Program Destination Imagination mi osobiście pomógł się dostać do uczelni Aalto University w Helsinkach, Finlandii, na Wydział Designu i nie ukrywam, tak naprawdę zaopatrzył mnie w wiele bardzo potrzebnych w tej dziedzinie umiejętności, tak jak na przykład właśnie myślenie kreatywne, czy też odkrywanie nowych funkcji przedmiotów użytku domowego, takie jak kubeczki, karty, z którymi właśnie miałem przyjemność pracować na etapie rekrutacji. I może nam się wydawać, że takie przedmioty, z którymi obcujemy na co dzień, nie są wcale przedmiotem kreatywnym, innowacyjnym, wręcz przeciwnie, to właśnie takie proste przedmioty pomagają nam odkrywać tą naszą kreatywność w nas i potem na podstawie właśnie takich przedmiotów budować jakieś nietypowe połączenia, które potem możemy wykorzystywać, żeby znaleźć jakieś nowe możliwości, czy w jakiś inny sposób po prostu je wykorzystać, żeby stworzyć nowe rzeczy. Dziękuję. Kreatywność nie ma właściwie jednej sprecyzowanej definicji. Tak można by powiedzieć, że wszystko, co jest nowe, twórcze, przetworzone, innowacyjne, jest czymś kreatywnym. I właściwie do tego dążymy, czyli dochodzimy do kreatywności różnymi ścieżkami. Czasami to jest przetworzenie jednej rzeczy, która już istnieje. Czasami jest to znalezienie nowego czy znaczenia, czy nowej funkcji, rzeczy znanej. Fundacja ma za zadanie wyzwolić w dzieciach, dzięki temu programowi, właśnie takie myślenie, gdzie patrząc na zwyczajną rzecz, którą wszyscy widzą, nagle zobaczenie w tym czegoś jeszcze, czegoś więcej. Właśnie tego, czego nikt inny nie widzi. Tak? To jest bardzo cenne. I myślę, że to się bardzo przydaje.